Cześć. Jest kolejny dzień. Ewa mnie obudziła o 6:00. Słuchajcie, jest 100 razy gorzej niż wczoraj. Po prostu ryczę z bólu. Nie mogę się ruszyć. Masakra. Wyjście do toalety jest takim wyzwaniem, że po prostu szok. Artur robi mi śniadanie. Nakleił mi plaster. Taki przeciwbólowy, wiecie. I mam też termofor. I tak leżę, słuchajcie, bez ruchu. Ale jak przyjdzie do mnie śniadanie, to będę musiała się ruszyć. Masakra, mam kołdrę i jeszcze mnie szlafrokiem przykrył, nie wiem dlaczego, bo mi gorąco od tego termoforu. O, masakra. Powiem wam, że pomimo tych prochów, które wzięłam, no, nieźle. To już mnie całkiem położyło. No, tak to jest, tak to wygląda właśnie. Ale z drugiej strony, no naprawdę myślałam, że jak wczoraj się tak nafaszerowałam, to myślałam, że dzisiaj już będzie lepiej. No, ale widać, że jest gorzej. O Boże. No niestety. Takie dni w życiu człowieka też występują. No, także dzisiaj już leżę totalnie przykuta. Nic dzisiaj nie zrobię. I stwierdziłam, że dzisiaj to chyba będę leżała w sypialni, bo tutaj jest twardszy materac niż kanapa na dole. No chociaż ja tutaj umrę z nudów, ale mam, wiecie, telefon. No. Także dzisiaj wszystko na głowie Artura. Tak. Także leżę sobie i kwiczę. Cześć, cześć. Witam was z frontu. Witam was w tym dniu. W tym dniu, w którym wszystko się okazało. Prawda wyszła na jaw. Widzę tu taki kwadracik, bo ten aparat ma śledzenie twarzy. To stoję w środku kwadracika. Otóż, kochani, kochane dziewczyny, panie, panowie, moja żona jest na ostatniej prostej. Już nie ma nic, co mogłoby ją zatrzymać przed przejściem na tamtą drugą, piękniejszą stronę, gdzie są same kwiaty, gdzie niebo tylko jest niebieskie już bez żadnych chmurek. I aniołki i siedzą na chmurkach. Jezu, nie mów tak, bo ja nie mogę się śmiać. Ja ogólnie. To widzicie, co? Nie jestem wymagający. Także jeśli jakaś pani by chciała mnie, to... Bo myszka... Żadna cię nie będzie chciała. Nie jestem wymagający. Nie chcę sprzątania, nie, żeby tylko była. Ale... Ale... Dobrze to wiedzieć. Ale. Mam posag w postaci 4 kotów. Nie mogę się śmiać. Może jej się położę. Myszka jest połamana. Nie śpi, mówi. Dodatkowo jeszcze kot ją trzasnął teraz. To znaczy córka. No to już jest, co to, do czego, to już nic nie trzeba więcej. Jeszcze tylko tak, opatrzcie, tak, paluszkiem, tak, pyk.
I już jest po tamtej, w piekle. O, to jest dobre miejsce. Ja umarłam. To jest dobre miejsce dla tej kobietki małej. Niewinnej. Karlik. Bo ty żeś, Ino, czytała tą jedną książeczkę, a ja żeś czytał inne książki i żeś innych rzeczy się innymi się interesował. A ten kneflik to ja nie wiedziało, jak to się tutaj przekręca. Skąd to? Z ten klimacik? A no kochani, z bardzo fajnego filmu. Bardzo fajny film. To był tytuł Wszystkie paciorki różańca? Coś takiego się tam przeprowadzali. Ale to film był potęga. Teraz tak, ja sobie z rana będę musiał przygotować niestety śniadanie. Zawsze żona mnie przyszykowywała. Już nie będzie śniadania. Przez jakiś czas się rozsypała. Dziewczyna. Jeszcze tam takie ha, 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 ale to minie szybko. To długo nie potrwa. Bierze tam jakieś tabletki, ale z tego już nic nie będzie. Ja muszę się przygotowywać, bo to... Kochana, jakby co, dziewczyny, jak tutaj coś, to lodówka jest pełna. Ale powiedz, że ty tą lodówkę zjesz. Myszko, ty zamiast się postarać, żebym ja miał lepsze życie, to że ja sam zjem, no. Myszko, proszę cię, pozwól chociaż mi pożyć. Czy ty chcesz mnie też za sobą pociągnąć? Myszko, ty chcesz mnie za sobą pociągnąć? Nie. Nie, nie, ale wiecie, no już na stole leży już, także. Kochani, kochana. Moje wymagania to są takie, żebym nie chciała, no i żebyśmy się nie zabili we dwójkę. No, bo to różnie może z tym. Także ja nie mam żadnych wymagań. Potęga. Co macie dobrego na śniadanie? Bo ja tutaj... A to jest taki bałagan. Nawet sobie sprawy nie zdajecie. Co tu się dzieje w ogóle? To jest w ogóle nietknięty już od... Nie wiem, od tygodnia chyba. Leży. Leży i w ogóle już... Nawet... Do czego to podobne? Pomidorka sobie ugrzałem. Myszko, ty się nie śmiej. Tam jakieś westchnienia powinny być, jakieś takie, ale nie, a nie tam jakieś tam, jeszcze śmieje się. Los jest przesądzony już. No, tu mam jeden plasterek. Miłe panie. Jeden taki plastereczek, delikatny, malutki, niewinny. Niewinny tak jak ja. No. I sobie ten plasterek i tego pomidorka. No i coś sobie tam narychtuje, nie? No. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Świętej pamięci Myszka. Nie będę tak mówił. Bo Myszka jest ten, no. Uprzedzona. A kochani, a powiedzcie mi jedną rzecz. No tak, znacie mnie. Wy wierzycie w coś takiego, że jak się powie coś w czarną chwilę, to się może spełnić? Coś takiego? Że jest taka, coś takiego, czarna chwila, w czarną godzinę? Że można sobie, no że tak powiem, powie się takie coś tam, nie? I to się to co się powiedziało, to się może spełnić, nie? Że ludzie czasami plują, że no, nie? Uważacie takie coś za prawdziwe? Że to faktycznie tak działa? Co wy na to? Kochani... A, wy nic nie mówicie, dobra.
Także tak, wierzycie w takie, uważacie takie sprawy za poważne? Ja sobie ogólnie grzeję wiele rzeczy, nie? Wiele rzeczy sobie grzeję. Aha, kochani, kupowaliście... Aha, panie już muszą pomówić, nie? Panowie to mnie rozumieją. Ja tu sobie podgrzewam, tak? Kupowaliście już Coca-Colę w nowym roku? Tak zapytam, z ciekawości. Jak się ma w sensie sprzedaży, nie? Tak, czy jeszcze nie? Czy odstąpiliście całkowicie od teraz w związku z tym od kupna w ogóle, nie? Jak to tam wygląda u was? No i sobie chlebka, wiadomo, ukroję. Na razie tak... Ja to chciałem sobie twarożek z chipsami zjeść. Albo co innego. Bo tak nie mogę się przebić do tych swoich... Nie mogę się przebić do tych swoich takich... rzeczy, które chciałbym jeść, nie? Bo myszko tak ma. Mamy jeszcze nie zjedzone te... na okrągło, co z myszka, to jest ciasta. Naleśniki. O, tam się jeszcze jakiś głos odzywa. Naleśniki są jeszcze. Muszę się przebić przez te naleśniki jeszcze. No wiecie, my nie wyrzucamy. Ja nie wyrzucam. Nie wyrzucam nic. No. Także. O, widzicie jaka zaleta? Nic nie wyrzuca. No. I sobie tutaj zaraz narychtuję. Jeszcze się muszę przebić przez co? Co ja tutaj jeszcze mam? Takiego. To trzeba zjeść. No miałem tutaj sporo takich rzeczy. Kurczę. Jedna rzecz jeszcze była taka. Ale nie wiem co by to było. No dobra, mieszę z tym. Pomidorek jest ugrzany. No taki widzicie, skromny. Skromny. No, taki. Mielonka jest. Konkret. Mielonka konkret. Tak zwane. I na 30 sekund. Herbatkę sobie podgrzałem. Ciepła. Trzeba zamieszać. Ona tak jak z mikrofali jest wyjęta, to u góry się taka ciepła się robi, nie? Trzeba tak zamieszać sobie. No, nożykiem sobie zamieszam delikatnie, tam dużo jej nie mam. Nie robiłem sobie herbatki. Herbatka z rana to jest, a zwłaszcza taka ciepła. Ciepła, fajna. Ja lubię, no każdy lubi swoją, nie? W sensie, jeden lubi gorzką, a jeden lubi słodką, nie? Ja lubię akurat słodką. No, o, także widzicie panie, jeszcze słodką lubię. No, to już takie wstępne. No, zobaczymy, czy myszka się z tego wywinie. Ja, ale knockout będzie. A to ja zaraz będę po drugiej stronie. Ach, nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku. Dziadek się śmiał i to samo miał. No. Taka jest prawda. Ale ten film to wam polecam. Paciorki jednego różańca to jest bodajże. Jeszcze jeśli... Myszka drży. Jeśli. No, myszka, nie. Myszko, będzie z tobą dobrze czy nie? Nie wiem. Na razie, Jezu, co tu się wyprawia? Myszka nie wie jeszcze, czy będzie dobrze. Mysza jest załatwiona na cacy. No i co to z nią zrobić? Tylko ja w tym domu jeszcze się nadaję do czegoś. Tak to jest, miły panie. Ja idę sobie zjeść, a co dalej będzie? No, tego to ja już nie wiem. Ale
Będziecie czy prędzej, czy później wiedzieli. Tutaj niestety jeszcze zima jest. Tropem zimy idziemy. Coraz w którą stronę prowadzi? Czekaj. W którą stronę ślady zimy, ze zimą prowadzą? Gdzie do niej trafić? Gdzie zima ma siedzibę? Zaraz jej spuścimy. Łomot to pójdzie sobie. A wiem, że niektórzy lubią zimę. Ale ja też bardziej lubię zimę, ale w telewizji, jak w górach patrzę. Jak zjeżdżają na nartach. Teraz idziemy tropem ptaszków i tropem innych kotków, borsuczków i borsuczkików i dziczkików i wszystkiego, co tutaj jest. One tu mają sekretne przejście. Tu. Zit. Sobie przychodzą. Ten pan był taki kiedyś, pamiętacie go? Ze starych czasów, ze zwierzyńca? On opowiadał, i ja sobie idę, i idę. A on tu, a oni tam, i tam. I taka gadka leciała. No, ale przy tamtych czasach to nie było co marudzić. Dwa programy w telewizji, chyba od 16, to japa zamknięta. Dałem przed chwileczką. Patrzcie, co to jest one. Jakiś protest tu? Gdzie nie gdzie jeszcze jakieś ziarenko zostało, że tak powiem. No, także musimy wziąć sprawę w swoje ręce i załatwić tą zimę. A dobrze. Nie będzie to tamto. No ale o to, co tu się zadziało. Tu już zima nie jest tak odważna w ogrodzie. A w ogóle to mówi do was Myszka 2, nie? Mysza 2, czerwcowa lenka 2. Ta róża jak kwitnie. Jak ona kwitnie, to i my musimy już się przygotowywać powoli. Już szykować shorty. Pierwsze słoneczne promienie. Zaraz. Wiosna. Ogłaszam wiosnę, no. Krótko i na temat. Wiosna i bez gadania. No. No tutaj już tak nie ma śniegu, ale były takie zadymki. Były takie zadymki i naprawdę śniegu było tyle, że no nie było widać nic, no naprawdę, no nie wiem, no, tam 10 metrów i ciemnica była. Tak wygląda ogródek, zagajnik, jakby to nazwać. Mysza. Tu mysza gospodaruje. Dobrze to idzie, jakby to oceniacie. Zna się dziewczynę? Czy my ją będziemy lali na pupę? Czy jakie może, wiecie, dofinansowanie? Czy jeszcze ogród zabiorę? Oddaj. Dobrze to wygląda? Czy jak? Ale co? Pączki? Już? No, takie nieśmiałe. No, jak pączki są? Co pączki mówią? O, jeszcze daleka sprawa, pączki mówią. Co? Jeszcze daleka sprawa. Każda roślinka ma inne zdanie na ten temat. Kiedy wiosna? Taki tam filmik, opowieść hollywoodzka oglądamy. Myszka jednak postanowiła, że zejdzie na dół, no i będziemy oglądać, także. Tu taka dziewczynka, no. No i oglądamy, no. Tak, Myszko? Tak. No, idźcie. Z termoforem po myszkiemu, myszkowskiemu, w języku myszki termofor to jak jest? Kruka.
Kluka. Właśnie po serii innych filmów romantyczno-drastycznych, jak dla mnie. Wreszcie jakiś film dla, wiecie. Dla normalnych ludzi. Bo już się poręczy trzymałem, jak z myszą oglądają. Już byłem na ostatnich nogach. No, taki film. Ja go już będę oglądał, myszko, ile razy? O Boże. 150. No. A to jest film o tytule Spotkanie. Ten człowiek to jest Charlie Sheen. Obejrzyjcie sobie. Jest na CDA, można śmiało. Nie oglądajcie. Myszko. No, także śmiało. I ja robię sobie zaraz, że tak powiem, jakbym był kawalerem, to bym powiedział, że szamę. Ale jestem... Artur gardzi moją zupką kalafiorową. No. I robię sobie, i zaraz wam pokażę, jak sobie robię. No. I tu są te, kochani, jak to nazwać? Ten placek, tak? Omlet. Na ten naleśnik. No. Na ten naleśnik położyłem pomidorka i cebulkę. Było to wcześniej w mikrofalówce na minutę i 30 sekund. Ciepło jest. Ale bez wędliny? No na razie, a wędlina zaraz dołączy. I co dalej? I na to idzie lazur i teraz to idzie do mikrofalówki. Tak to się ładnie ugrzało. Pomidorki jeszcze raz były na minutę 30. I teraz od samego ciepła. O. Tak to zrobię. Tam się... Nie? Dobrze? Tu śledziki są. Jak was ciekawiły. No. I tak to wygląda. I teraz coś się ugrzeje. Co jeszcze zrobię z tym? Ale to później. Dodam tego. No dużo, dużo tego dodam. I idę na film. No, krótko rzecz biorąc, co dużo mówić. Bardzo fajny film, kochani. Polecam go wam. Obejrzyjcie. Ja już zjadłem, a film jest naprawdę o terraformowaniu naszej planety. Dla kogo? Po co? Wszystko w filmie. Także tak, kochani. Ja sobie jeszcze dorobiłem. Przepraszam, kochany. Nie no, żartuję. Ja sobie dorobiłem jeszcze takiego omlecika. Bo to troszeczkę mało było. Gotowuję myszce teraz. Coś takiego, co będzie wczyny. Panowie też, nie, ale. O. Wiecie co to jest? Best friend! Oni są wszędzie, mówię wam. Nawet tutaj, proszę. I takie coś miejsce przygotowuję. Z termofor. I zaniosę. Także woda się zagotowała. No i teraz wlejemy. Delikatnie. To jest ten... Jak on się nazywa? Czajniczek. Dobra, chyba nie rozleję, nie rozchlapię. Powinno się wlewać, kochani, nad zlewem. No, starczy. Dobrze, że ten aparacik nie ma obiektywu takiego okrągłego. Miał taką twarz. Albo nie, ona taka by była wtedy. Ale to by wyglądało. Tak. Czarny przyszedł, był na dworzu. Rudy też jest na dworzu. No i pakunek. Widzicie, myszka ma taki... Żeby miło było. Myszka jest wyposażona jeszcze w drugi taki termofor, mysza z termoforem.
komedia. Pewna. Z termoforami. No tak to było. Idę zanieść myszce termofor.